Dzień dobry, Maciej Gnyszka z tej strony. Miło mi Was widzieć ponownie. Dzisiaj będzie o zupełnie innym, może mało biznesowym, a może wręcz przeciwnie, bardzo biznesowym temacie, a mianowicie dziś będzie o rodzinie przedsiębiorcy. Ostatnio byłem świadkiem takiej wymiany zdań na Facebooku. Jeden z przedsiębiorców na pewnej grupie dla przedsiębiorców pisał o tym, a w sumie to dlaczego jeździmy wypoczywać w weekend majowy, gdy wszyscy jadą wypoczywać, gdy jest drogo, gdy jest ścisk. Czy nie powinno być tak, że kurczę, pracujemy po to, żeby żyć i powinniśmy sobie wyjeżdżać, kiedy nam wygodnie? Na co jeden z przedsiębiorców odpisał, no wiesz, słowo klucz, szkoła. Dziś będzie o tym, jaką formę edukacji moim zdaniem powinien wybrać przedsiębiorca dla swoich dzieci i dlaczego. Będzie to zaczątek, myślę, tej tematyki, natomiast będę bardzo ciekaw, czy ta tematyka Wam odpowiada, dlatego już teraz gorąco proszę Was o komentarze w tej sprawie i kciuki w górę albo kciuki w dół, jeżeli uważacie, że ten temat nie ma sensu. Leci intro i widzimy się po intro z tym tematem. Więc jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że wy już kciuka w górę awansem daliście, po to tylko, żeby nie zapomnieć później utrzymać go albo zamienić na kciuk w dół. Przyznacie, że ta dyskusja w internecie obnaża pewną prawdę. Ona obnaża przede wszystkim prawdę taką, że większość przedsiębiorców nie jest przedsiębiorcami. To znaczy większość przedsiębiorców stworzyło sobie warsztat pracy, miejsce pracy i zamieniło jednego szefa na kilkunastu lub kilkudziesięciu lub kilkuset szefów, którzy trzymają go za gardło, tak samo jak ten znienawidzony w korporacji albo gdzieś tam indziej, gdzie pracowali wcześniej, jeśli wcześniej gdzieś pracowali, ale bardzo często jest to schemat, że zakładamy firmę po to, by pokazać całemu światu, że potrafimy, że głupi szef nie będzie nas tutaj poniewierał i bardzo często zostajemy na tym etapie, bo nie mówię, że to jest złe, mówię tylko, że jest to pewien etap, który zresztą jak najszybciej należy przebyć, odchorować i pójść dalej w rozwoju, swoim rozwoju jako przedsiębiorcy, w kierunku, że tak powiem, kapitalisty. Co to znaczy? Nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś już na ten temat nagrywałem wideo, postaram się je znaleźć i zalinkować u góry, natomiast jeśli nie, no to nagram. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli zakładamy firmę po to, żeby być wolni, po to, by poczuć wolność, no to powinno być chyba tak, że jedziemy na wakacje lub jedziemy na spontaniczny wyjazd wtedy, kiedy nam się podoba. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli tak, no to oczywiście pierwsze kryterium to możliwość pracy spoza biura. To jest konieczny warunek pierwszy. Drugi warunek, który jest przydatny, to brak konieczności pracy w momencie wyjazdu. No a trzeci warunek jest taki, że żeby to też obejmowało całą rodzinę. No i tu właśnie pojawił się ząg w tym komentarzu, który przywołałem, ponieważ przedsiębiorca, jeden z tego forum napisał, no szkoła to słowo klucz. I jak gdyby dyskusja skończona. No masz dzieci w szkole, sorry, jeżeli nie jest to pierwsza lub druga lub trzecia klasa, to raczej jeżdżenie na dłuższy wypadek gdziekolwiek niezbyt wchodzi w grę. I teraz przedsiębiorca to jest ktoś, kto podważa status quo, podważa dotychczasowe dobre praktyki w poszukiwaniu jeszcze lepszych. I chciałem zachęcić Was do odpowiedzi na pytanie,
Czy aby na pewno szkoła to jest słowo klucz? Jest coś takiego jak edukacja domowa, mylna nazwa, słaba nazwa, ponieważ sugeruje, że ta edukacja odbywa się w domu. Myślę, że lepszej nazwy nie wymyślono, ale w największym skrócie uważam, że najlepsza forma nauki dla dzieci przedsiębiorcy to jest edukacja domowa. Dlaczego? Chociażby dlatego, że można jeździć gdziekolwiek się chce i kiedykolwiek się chce. Oczywiście pod warunkiem jeszcze, że drugi małżonek jest również wolny, a więc albo jest to sytuacja, w której jedna firma utrzymuje całą rodzinę, albo kilka firm utrzymuje całą rodzinę, albo ten drugi małżonek też ma firmę zorganizowaną w taki sposób, że umożliwia mu jeszczenie. A więc pierwszy powód, dla którego uważam edukację domową za dobrą formę dla przedsiębiorcy, no to właśnie ta swoboda. Ta forma edukacji daje wolność całej rodzinie. Nie tylko ze względu na możliwość jeżdżenia, kiedy się chce i gdzie się chce, ale także ze względu na to, że rok szkolny w edukacji domowej najczęściej kończy się między lutym a kwietniem. Dlaczego? Dlatego, że tyle efektywnie potrzeba czasu, by przerobić program. Serio. I to nie dlatego, jak sugerują niektórzy, oj Maciek, bo ty masz wybitne dzieci i w ogóle. Nie. Wszystkie dzieciaki w edukacji domowej, które znam, kończą rok szkolny między lutym a kwietniem, a majem maksymalnie. Dlaczego? No bo po prostu w szkole systemowej marno trawi się bardzo dużo czasu. Drugi argument, który myślę jest ważny, to jest to, że dzięki wolności, którą daje edukacja domowa, dziecko może obserwować rodzica w pracy, może pomagać mu w pracy, może jeździć z nim w tematach biznesowych. Nie muszę chyba tłumaczyć jeszcze pod kątem wychowania dziecka nie do bycia klonem swojego ojca lub matki przedsiębiorca, ale do bycia wolnym i twórczym człowiekiem, który być może sam wybierze przedsiębiorczą drogę. Nie ma nic lepszego. To są dwa pierwsze argumenty. Trzeci argument, który w tym nagraniu trochę prowokacyjnie wymienię, to to, że dzięki edukacji domowej dziecko ma szansę poznać o wiele, wiele, wiele więcej ludzi niż w szkole systemowej. Dlaczego? No, na to pytanie mogę odpowiedzieć w kolejnym materiale. W kolejnym materiale opowiem też o naszych doświadczeniach z edukacją domową, o tym, jak to my robimy i jak to nam wychodzi i jak na to patrzymy po niespełna 2 latach edukacji domowej. No ale nie chcę mi się marnować czasu, jeżeli nie będzie Wam się chciało tego oglądać, więc bardzo, bardzo Was proszę o kciuki w górę oraz komentarze, które pokażą mi, że rzeczywiście ten wątek warto kontynuować. Wtedy planuję nagrać mniej więcej godzinny materiał, materiał na miarę mojego materiału o mszy trydenckiej, w którym opowiadałem, jak odnalazłem i dlaczego się zakochałem w mszy trydenckiej. Później materiał z pytaniami i odpowiedziami na Wasze pytania. No ale mówię, żeby miało to sens, chciałbym się o tym dowiedzieć od Was. Te 3 argumenty na początek, no i cóż, i tyle. Umieram z ciekawości, jaki będzie Wasz odzew. Dajcie znać i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, a tutaj na ostatnie 30 sekund wyświetlę Wam różne inne filmy z mojego kanału. Być może coś inspirującego dla siebie znajdziecie. Do zobaczenia, do widzenia, dobranoc, do svidania, cześć.